Dzień dobry ponownie, szanowni państwo. Tym razem jesteśmy na bazie komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Trwają tu prace budowlane związane z budową nowego warsztatu, myjni, centrum dyspozytorskiego na bazie komunikacji miejskiej. Również plac budowy przekazaliśmy dla drugiej firmy, która będzie wykonywała stację tankowania autobusów gazem sprężonym CNG. Natomiast dziś jest ze mną kierownik firmy Hotex, kierownik prac budowlanych, które dzieją się w tym miejscu, które dotyczą tego zakresu, o którym wspomniałem. Panie kierowniku, będę prosił o to, żeby pan w skrócie powiedział o tym, na jakim etapie jesteśmy i co nas czeka w najbliższym czasie. W najbliższym czasie jesteśmy w tym momencie na etapie robót, jak widać, murarskich i żelbetowych. Mamy w tym momencie wykonane około 50% zaawansowania prac budowlanych. Stropy mam wykonane w 100%. Czekam teraz na konstrukcję drewnianą, drewna klejonego. Drewno przyjedzie mi gdzieś za 3 tygodnie i do miesiąca czasów będziemy mieli już stan surowy zamknięty. I jak widać, tak samo zaczynamy już robić zagospodarowanie terenu. Mam zakończone przyłącze wodociągowe całe, 50% około kanalizacji deszczowej. I będziemy również chodzić na zagospodarowanie pod tytułem Kostka i robić już na czysto podbudowy pod kosteczkę. Jak państwo słyszycie, baza komunikacji miejskiej zmieni się nie do poznania. Zupełnie nowe, lepsze warunki zyskają wszyscy pracownicy warsztatu, zyskają kierowcy, zyskają dyspozytorzy, a także wszyscy ci, którzy będą to miejsce odwiedzali, dlatego że i ten nowy budynek będzie tym wszystkim osobom służył, ale także plac, który zostanie zagospodarowany, będzie służył do parkowania miejskich autobusów, nowych miejskich autobusów, dlatego że one również zostaną wymienione. Jak państwo wiecie, rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe, dzięki czemu wiemy o tym, że starachowickie autobusy dla naszego miasta wyprodukowane zostaną także w naszym mieście, w fabryce Manbus w Starachowicach. Co jest bardzo ważne, to na te projekty uzyskaliśmy ogromne dofinansowanie ze środków europejskich. Jak państwo pamiętacie, informowaliśmy o tym na tym placu z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Będkowskim. Pana marszałka w poniedziałek będziemy gościli w naszym mieście. Pan marszałek będzie podpisywał kolejną umowę w ramach niskiej emisji. Wtedy podpisywaliśmy zakres niskiej emisji 2, tym razem będzie to zakres niskiej emisji 1. Wcześniej mieliśmy preumowę, teraz będzie umowa. Będziemy pokazywali panu marszałkowi postępy prac na poszczególnych budowach, ale także będziemy podpisywali tą umowę, która umożliwi nam przekazywanie przez Urząd Marszałkowski środków europejskich. I przypomnę, że na ten cel oprócz środków europejskich pozyskaliśmy także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki czemu około 95% kosztów jest pokrywane ze środków zewnętrznych, a około 5% z budżetu miasta. To umożliwia nam realizację naprawdę dużego zakresu inwestycji. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom firmy, która wykonuje te prace. Dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, którzy przygotowywali te projekty. Później są odpowiedzialni za realizację tych przedsięwzięć. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby nasze miasto zmieniało się na lepsze, jeszcze w większym stopniu. Tak, w 2022 roku po Starachowicach będą jeździły tylko i wyłącznie many. My mamy 20 autobusów w ruchu każdego dnia i te autobusy będą wszystkie nowe. Mamy około 6 autobusów, które są w rezerwie w momencie, kiedy tamte autobusy w ruchu są na warsztacie, w myjni i tak dalej, to wtedy uruchamiamy te zapasowe autobusy. I te 6 autobusów zapasowych to będą autobusy używane przez miejskiego operatora, przy czym będą to autobusy mana.